Jest kilka takich rzeczy, które rozumieją tylko wysoko wrażliwe osoby. Także oglądając dzisiaj też film, też możesz się przekonać, czy rzeczywiście jesteś wysoko wrażliwą osobą, jeżeli dotychczas miałaś czy miałeś w związku z tym pewne wątpliwości. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Beata Mąkolska, wspieram ludzi w rozwoju osobistym i duchowym. Więcej informacji o mnie, o tym co robię, o sesjach, warsztatach, konsultacjach znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Są takie rzeczy, które zrozumieją tylko wysoko wrażliwe osoby. Zwykle dla innych osób jest to abstrakcja, w ogóle nie wiedzą o czym jest mowa, także zobacz. Czy i ty należysz do wysoko wrażliwych osób, które rzeczywiście tak odczuwają? Przede wszystkim ludzie mówią ci więcej niż innym. Ja wiem, są takie sytuacje, jak na przykład wtedy, kiedy czekamy u lekarza, zbierze się trochę różnych osób i często, zwłaszcza starsze osoby, one nie mają nawyku siedzenia z telefonami w rękach, one mają nawyk rozmawiania. Często nie mają z kim, więc w momencie, kiedy idą do takiej przychodni czy jakiegoś innego miejsca, gdzie się czeka na zabieg, to mają taką potrzebę opowiadania o sobie, o swojej historii, swoich chorób, historii swoich życiowych innym. I tak, to są miejsca, gdzie także niewysoko wrażliwym osobom zdarza się słyszeć bardzo dużo różnych historii, często smutnych, związanych z chorobami, dolegliwościami, niczym przyjemnym. I bywają tym zaskoczone. I jest to ten element, gdzie można powiedzieć niewysoko wrażliwej osobie: widzisz, a ja tak mam często. W momencie, kiedy jesteś wysoko wrażliwą osobą, prawdopodobnie od zawsze, jak to się mówi, miałaś czy miałeś właśnie tak, że ludzie ci mówili więcej i były to często intymne historie, czasem historie szokujące, coś, co dawało im poczucie takiej emocjonalnej ulgi, ale ty, nie będąc przygotowana czy przygotowany na tego rodzaju pakiet informacji, nierzadko byłaś czy byłeś po prostu w szoku. Bardzo często wysoko wrażliwi ludzie automatycznie reagują, pełni są empatii, zrozumienia, współczucia, naprawdę od razu uruchamia się w nich cały rodzaj takich naturalnych talentów, żeby wesprzeć tą osobę. Tylko dopóki sobie nie zdają sprawy z tego, że tak jest, że tak się zdarza wysoko wrażliwym osobom, a także dopóki jednak nie nauczą się troszeczkę oddzielać: okej, to była historia tego człowieka, ja mogę się skupić teraz na swoim życiu dalej. Czyli jeżeli nie uczą się tutaj pracować z energią, no to tego rodzaju historie bywa, że wytrącają ich z życia na tydzień czy dwa, może nawet dłużej, tak? Bo przeżywane są emocje wciąż tamtego człowieka, który wyrzucił je na ciebie. Kolejna rzecz, jaką rozumieją tylko wysoko wrażliwe osoby. Wystarczy czasem jeden obejrzany melodramat i masz tydzień do tyłu. To może być też jedna przeczytana książka, gdzie jest naprawdę pełno dramatycznych sytuacji, a twoja wyobraźnia powiedziała ci wszystkie obrazy i masz tydzień z życia wyjęty. To jest coś abstrakcyjnego dla niewysoko wrażliwych osób, że ty możesz mieć doła przez tydzień albo dwa po obejrzanym filmie albo po przeczytanej książce. To jest abstrakcja. I jasne, że często możemy sobie sprawdzić, jak ja pracuję z ludźmi, słuchaj, co tam było takiego, co poruszyło cię dogłębnie. Wydobywamy na światło dzienne jakieś osobiste przeżycia, które wymagają przyjrzenia się, uzdrowienia. Tak, ale pomijając już ten osobisty aspekt, to ilość emocji, z jakimi ty się mierzysz, oglądając tego typu smutne melodramaty, czy czytając właśnie tego typu książki, także książki wojenne, gdzie tu jeszcze w tych energiach rodowych płynie, nie? Swój osobny pakiet wrażeń, to potrafią wysoko wrażliwą osobę wyłączyć z życia praktycznie na tydzień. Kolejna rzecz, która się wydaje abstrakcyjna dla niewysoko wrażliwych osób. Nie za bardzo lubisz wykonywać telefony, a już dzwonić do kogoś? Musisz mieć bardzo mocną sprawę do załatwienia. Słuchajcie, gdyby świat składał się z wysoko wrażliwych osób, prawdopodobnie byłby to bardzo cichy świat, gdzie ludzie w ogóle by do siebie nie dzwonili. Bardzo często wysoko wrażliwe osoby po prostu nie chcą zawracać komuś głowy, a wykonywanie telefonu ma to do siebie, że nie wiesz, gdzie jest dana osoba, w jakim momencie i co robi. I jeżeli ty to wiesz, tak, czyli na skutek znajomości z tą osobą
masz takie przypuszczenia, że prawdopodobnie teraz tu już siedzi, odpoczywa, ma chwilę z tobą porozmawiać. Okej, wykonasz ten telefon, ale jeżeli ty nie wiesz, gdzie jest ta osoba, albo ona odbierze i słyszysz pozostałe dźwięki i jest ryzyko, że jej przeszkadzasz, to co się dzieje? Wysoko wrażliwa osoba, nawet jeżeli dzwoni w konkretnej sprawie, na przykład na prośbę tamtej, i tak często ma wyrzuty sumienia, takie poczucie dyskomfortu, że przeszkadza komuś, że zawraca mu głowę. Co jeszcze zrozumieją tylko wysoko wrażliwe osoby? Świat jest za głośny. Cały świat najprawdopodobniej jest dla ciebie za głośny. Zwykle wszystko ściszasz. Od dźwięków ustawionych przez inne osoby, poprzez wycofywanie się w momencie, kiedy jesteś w jakimś miejscu, gdzie nie masz możliwości ściszyć, tak? To będziesz szukać takiego miejsca, gdzie jest po prostu ciszej. Kino za głośne, koncerty bardzo często też są za głośne. Tutaj ma też znaczenie wiek, bo jeżeli jesteś młodą osobą, prawdopodobnie w imię życia towarzyskiego zniesiesz więcej, niż jeżeli masz już troszeczkę więcej lat i masz odwagę podążać za własnymi preferencjami i nie chce ci się po prostu udowadniać już nikomu, że tak, mogę to wytrzymać, ok? Także zwykle świat jest po prostu za głośny. Dzieci są za głośne, psy bywają za głośne. Nawet jeżeli to są twoje własne dzieci i twoje własne psy, to też są za głośne. I bardzo dużym problemem są ludzie, którzy mówią za głośno w momencie, kiedy nawet prosisz ich o to, żeby troszeczkę ciszej mówili, ale oni się zapomną i za chwilę nadają tak samo głośno. To prawdopodobnie ty będziesz mieć dyskomfort, że dla ciebie jest za głośno. Bardzo często to są sangwinicy, którzy zapominają, że zostali poproszeni o to, żeby mówili ciszej, albo po prostu niekoniecznie umieją mówić ciszej, więc mówią bardzo głośno. A ty odczuwasz dyskomfort, że ktoś tak wrzeszczy, że ty czujesz, masz dyskomfort w związku z tym, że masz dyskomfort. Tak? Bo też nie chcesz przecież ingerować za bardzo w cudze życie, narzucać mu jakichś swoich standardów. Zwykle wysoko wrażliwi ludzie nie chcą nikomu przeszkadzać. Co jeszcze rozumieją tylko i wyłącznie wysoko wrażliwe osoby? Umiesz czytać w myślach innym ludziom. Mało tego, często umiesz spełniać tak zwane niewypowiedziane prośby. I jeżeli masz przyjaciółkę czy przyjaciela, albo twój mąż czy żona jest także wysoko wrażliwą osobą, to tak, będziecie umieli czytać sobie w myślach nawzajem i spełniać swoje niewypowiedziane prośby. Natomiast większość świata tego jednak nie potrafi. To, co jeszcze rozumieją tylko wysoko wrażliwe osoby. Tak wiele zależy od tego, w jakim jesteś nastroju, prawda? Oczywiście, że niewysoko wrażliwym osobom nastrój także robi różnicę. Mogą więcej, gdy mają lepszy nastrój, i mogą mniej, gdy mają gorszy. Natomiast w przypadku wysoko wrażliwych osób to są bardzo mocne odchylenia, tak jakby takiego wahadła. W momencie, gdy masz bardzo dobry nastrój, możesz przenosić góry. Uzdrawiasz ludzi wokół, zmieniasz po prostu przestrzeń. To jest niesamowite wtedy oddziaływanie. Dlatego tutaj odsyłam, słuchaj, do filmiku, co obniża twoje wibracje. Są dwie części. Obejrzyj sobie, żeby świadomie mieć troszeczkę większy wpływ na to, jaki ty masz nastrój. Bo wielu ludziom się wydaje, że nie mają na to wpływu. Obudziłam się, czy obudziłem się i po prostu byłam w takim nastroju. Niekoniecznie tak jest. Kolejna rzecz, jaką rozumieją zazwyczaj tylko wysoko wrażliwe osoby, to okropne poczucie w momencie, kiedy chcesz oddać jakieś zadanie innej osobie, to, z którym ty sobie kiepsko radzisz. Większość wysoko wrażliwych osób ma wtedy potworne wyrzuty sumienia, bo im się wydaje, że skoro dla nich to jest coś tak kosmicznie trudnego, to właśnie tak oni sobie z tym powinni poradzić i że nie wolno tego zrzucać na kogoś innego. To jest jedna z bardzo często powtarzających się takich iluzji, w jakich tkwimy, w momencie, kiedy jesteśmy w związku z osobą, która nie jest wysoko wrażliwa, tak? To jest niesamowite, bo gdy wreszcie na skutek pracy, tak, pracuję sobie z taką wysoko wrażliwą osobą, uczymy ją rozpoznawać potrzeby, sposoby komunikacji, asertywne odpowiedzi też, ale przede wszystkim to, żeby nauczyła się pracować z czymś takim jak program tych wyrzutów sumienia. I się okazuje, że to, z czym ona się męczyła od lat,
nie ma żadnego problemu, żeby delegowała to na przykład mężowi czy żonie, tak? Tej drugiej osobie, która nie jest wysoko wrażliwa, dla tej osoby to jest żaden problem. A dla niej to był wyczyn. Wyczyn, którego w dodatku tamta osoba nie rozumiała tego rodzaju wielkiego zaangażowania i energii. Także tak, to też się pojawia. Kolejna rzecz, jaką rozumieją zazwyczaj tylko wysoko wrażliwe osoby, to to, że tak łatwo przekładasz cudze nad swoje i nie wynika to tylko i wyłącznie z tak zwanych tych programów. To wynika też z konstruktu, bardzo często z tego, z jaką duszą schodzisz tutaj na ten świat. Dyskomfort drugiej osoby dla ciebie jest tak ogromnym dyskomfortem, że odsuniesz swoje na bok. To będzie mniej ważne po to, żeby druga osoba nie czuła takiego dyskomfortu. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli jest jeszcze coś, co Twoim zdaniem pasuje do tego, co powiedziałam, śmiało napisz w komentarzu. Zawsze tego rodzaju informacje są bardzo pokrzepiające dla wysoko wrażliwych osób, które się nie udzielają, które być może nie wiedzą, jak sobie pomóc, albo dopiero szukają takiego wsparcia. I w momencie, kiedy przeczytają, że nie tylko ja tak mam, czują się po prostu troszeczkę mniej osamotnieni. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia na kanale. Cześć!